Twierdzisz, że po trzęsieniu ziemi straciłeś przytomność. Tak jest. Daruj sobie te etykiety. Nic ci nie pomoże. Bo i tak będziecie mnie torturować. Już tak nie pracujemy. Teraz po prostu postawimy cię w najciemniejszym kącie. Super. Jak długo byłeś nieprzytomny? Kiedy się ocknąłem, słońce już zaszło. Było... Leżałeś tam przez 6 godzin? 8? To bardzo ważne. To pociąg? Chwila. Możesz się dla odmiany skupić na pytaniach, dobrze? Kiedy się wygrzebałem, nie wiem, byłem półprzytomny. Było ciemno. Wygrzebałeś się? Byłeś przysypany? Coś zobaczyłem. Mówiłeś, że było ciemno i że byłeś oszołomiony. Chcecie mnie wytrącić z równowagi? My tu jesteśmy tylko pasażerami, sierżancie. Ty prowadzisz na razie. To jasne. Więc było ciemno, a ty byłeś oszołomiony. Po trzęsieniu coś zobaczyłeś. Co to było? Co? Z drugiej strony mam lepszy pomysł. Dam ci wybór. Wybór? Wybór czego? No chyba wiem. To jak mam? Życie czy śmierć? Chcesz żyć czy umrzeć? Dam ci! PLR pragnie zaoferować pomoc wszystkim amerykańskim żołnierzom. Wychodźcie! Skrywanie się będzie traktowane jako akt agresji. Zgrupowa się w punkcie ewakuacyjnym M2. Zaoferować pomoc wszystkim amerykańskim żołnierzom. Zaoferować pomoc wszystkim amerykańskim żołnierzom. Nie tylko żelazka, no mi tu nazwie odbierać głosami. Oh!
Ani kroku, skurwiele! No, a niech mnie! Blackburn! Ale się cieszę, że cię widzę. Za jakieś pół godziny każdy tutaj będzie mógł liczyć tylko na siebie. Dalej, spierdalamy stąd. Szajwóz, tu Szajwóz 1-3. Chyba dochodzę już do punktu zbornego. Miasto wygląda z deka inaczej bez budynków. Pomyślisz, ospreje odlatują za 5 minut. Zajmę się drzwiami, chodź! Sieć wojskowa informowała, że w mieście są zamieszki, a w Iranie miał miejsce zamach stanu. A wszystko to dzięki uprzejmości PLR. A,